Jedną z najważniejszych zasad dotyczących właściwej pisowni jest wiedza, gdzie w naszej wypowiedzi postawić przecinek. Przede wszystkim warto pamiętać, że przecinek ilustruje zwykle krótką pauzę, która jest mniej lub bardziej zauważalna, gdy mówimy. Na obrazku widzimy sytuację, w której zastosowanie przecinka zmienia całkowicie sens wypowiedzi. Nie potrzebuję pomocy ma zupełnie inne znaczenie niż wersja z pauzą. Nie potrzebuję pomocy. Warto więc zwracać na to uwagę, gdyż w ten sposób można wychwycić wiele błędów. Na przykład niepoprawnie wazon w którym stoją kwiaty i właściwe wazon w którym stoją kwiaty. Niepoprawne sklep do którego chodzimy i poprawne sklep do którego chodzimy. Niewłaściwe przyjdę chyba, że zaśpię i poprawne przyjdę chyba, że zaśpię. A także błędne obejrzę mimo, że nie chcę i poprawne obejrzę mimo, że nie chcę. Przecinki stosujemy również w wyliczeniach, kiedy wymieniamy jakieś elementy. Co ważne, muszą to być elementy tego samego typu, np. przedmioty, cechy czy czynności. Przykłady takich wyliczeń to Marek zrobił zakupy, posprzątał dom, skosił trawnik. Sukienka Klaudii była lekka, zwiewna, delikatna. Uwielbiam plażować, czytać, spacerować i śmiać się oraz zauważyłam na przyjęciu Maćka, Wiolę, Irka i Basię. Zwróć uwagę, że w ostatnich dwóch przykładach przed spójnikiem i nie stawiamy przecinka. Pamiętać należy, że jeśli wymienione elementy nie są równorzędne, nie należy stawiać pomiędzy nimi przecinka. Przykładem takiej sytuacji jest zdanie: założę swoją ulubioną niebieską sukienkę. Swoją ulubioną i niebieską nie należą do tych samych kategorii w kontekście tego zdania. Przecinkami oddzielamy też w zdaniu wtrącenia i zwroty do kogoś. Jeśli znajdują się one w środku zdania, oddzielamy je z obu stron. Przykładami są zdania takie jak: zrobić ci, mamo, kawę. Proszę pani, upuściła pani szal. Termin, proszę państwa, ustalimy później. Zupa, moim zdaniem, była smaczna. Oraz barszcz, mam nadzieję, wyjdzie idealny. Stawiając przecinki, musimy też zwracać uwagę na to, jak zbudowane jest zdanie. Przecinki stawiamy zawsze pomiędzy częściami składowymi zdań złożonych współrzędnie przeciwstawnych i wynikowych, czyli przed spójnikami takimi jak ale, lecz, jednak, natomiast, więc, zatem, toteż, dlatego. Tak jak w zdaniach, uwielbiam koty, ale jestem na nie uczulona i zdenerwował mnie, więc się do niego nie odzywam. Z kolei pomiędzy częściami składowymi zdań złożonych współrzędnie łącznych i rozłącznych, czyli przed spójnikami takimi jak i, oraz, zarazem, też, także, ani, albo, lub, czy, bądź, nie stawiamy przecinków. Przykładem są zdania: kocham podróże i często wyjeżdżam oraz zrobię zupę lub przygotuję deser. Jednak należy pamiętać, że przecinki przed tymi spójnikami należy postawić w sytuacji, gdy w jednym zdaniu się one powtarzają. Tak jak w przykładach i było pysznie, i smacznie, i niedrogo oraz ani nie jadłam, ani nie piłam. Z kolei pomiędzy częściami składowymi zdań złożonych podrzędnie zawsze stawiamy przecinki. Dotyczy to również konstrukcji z imię słowowym równoważnikiem zdania. Oznacza to, że przecinki stawiamy przed takimi spójnikami jak że, ponieważ, bo, aby, choć, czy, jeżeli oraz przed zaimkami względnymi, np. kto, co, komu, gdzie, jak i tam. Przykłady zdań złożonych podrzędnie to: powiedziałam im, że nie mogę iść, wrócił, ponieważ zapomniał teczki, zapytałam ją, aby się upewnić, pójdę do nich, choć nie mam ochoty, wygra ten, kto zgadnie pierwszy, zapytaj, co będzie na obiad, wrócił tam, gdzie zgubił klucze, idąc, gwizdał wesoło oraz wszedłszy do pokoju, westchnął. Dwa ostatnie zdania to konstrukcje z imię słowowymi równoważnikami zdania.
W nich również stawiamy przecinki, niezależnie od tego, czy imię słów jest sam w swojej części, czy towarzyszą mu określenia. Podsumujmy. Przecinki to znaki interpunkcyjne, którymi oddzielamy wyrazy w wyliczeniach, wtrąceniach i zwrotach do innych osób. Przecinki zależą również od rodzaju zdania. W zdaniach złożonych współrzędnie, łącznych i rozłącznych, części składowych nie oddzielamy przecinkami. Zaś w zdaniach złożonych współrzędnie, przeciwstawnych i wynikowych, pomiędzy częściami składowymi stawiamy przecinki. Przecinkami oddzielamy też części składowe wszystkich zdań złożonych podrzędnie, w tym konstrukcji z imię-słowowym równoważnikiem zdania. Sprawdzając wypowiedź, warto przeczytać ją na głos i zwrócić uwagę, czy naturalne pauzy pokrywają się z postawionymi przez nas przecinkami. W ten sposób zakończyliśmy cykl dotyczący zasad pisowni. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.